I wziąłem sobie zakupów na więcej niż miałem. Co? Bardzo, bardzo na przypale, bardzo. Nie wiem co zrobić już za bardzo. Nie dam rady po prostu, ale myślę, że będzie bez problemu. Nie wiem. Jezu. Jesteśmy na miejscu. Mówi Karol, z buta po planecie. Dzień 29, godzina 6:30. Dziś wstawałem bez wątpienia. Najwcześniej ze wszystkich dni była godzina 4:30. Poznałem bardzo fajną rodzinkę. Miałem już wczoraj wychodzić za granicę i szczerze to za nią troszeczkę byłem. Przejechaliśmy się samochodem z Mariuszem. Poznałem go w taki sposób, że uzupełniłem sobie zapasy żywności. Po prostu wychodząc, jak się pakowałem, spytałem się pana. W Biedronce słyszałem bardzo dużo Czechów. I spytałem się, po prostu podszedłem do jakiegoś losowego pana. I spytałem się go, czy rzeczywiście cena za żywność jest w Polsce sporo tańsza? Czy jak to jest, że tyle jakby Czechów robi zakupy w Biedronce? Powiedział mi, że oczywiście, że tak. I szczerze mówiąc, o i mamy tutaj, to jest rynek w Cieszynie, samo centrum. Niestety, bardzo niestety na nasze nieszczęście, wielka część jego jest w remoncie. No ale to nic, idziemy dalej. No i spytałem się właśnie o te ceny za żywność. I skończyło się po wielkim, wielkaźnym skrócie na tym, że Mariusz mnie ugościł. Spędziłem u nich nockę i dostałem także perspektywy do lepszego życia. Niniejszym była to oferta jakby pracy. Gadaliśmy nawet o zakwaterowaniu i jak to wszystko ewentualnie dałoby się zbudować. Jest to bardzo kusząca oferta. Zostaliśmy w kontakcie telefonicznym. Mam im przedstawić właśnie różnego rodzaju oferty, czy będzie u nich praca w jego firmie, w drukarni. Wygląda to bardzo interesująco. Praca na początku polegałaby najprawdopodobniej przy pomocy drukarza i prawda jest taka, że na realia czeskie po prostu wygląda to w taki sposób, że ja i tak pracując jakby w Czechach dostawałbym jakieś dwa razy większe wynagrodzenie, bo jest to praca, można powiedzieć, transgraniczna, życie transgraniczne. Polega to na tym, że pracujesz w Czechach i żyjesz w Polsce. Dosłownie przez rzekę i jesteś za granicą. I dostaje się po prostu pieniądze w koronach czeskich, wymieniasz to na złotówki i żyjesz. Bo czeskie realia, jeżeli chodzi o wypłaty po prostu, są na nieco wyższym standardzie niż polskie. Przechodzimy przez rzekę Ozla. Jest to rzeka przechodząca przez miasto Cieszyn. Leci sobie, jest dość szeroka i ładna. Tak jest. A jeżeli chodzi o przejście graniczne, jeżeli tak to można nazwać, to właśnie mamy to. Przechodzimy przez Czechy. Mamy to. Czeska Republika. Jesteśmy na miejscu. Także niedawno, 10 sekund temu byłem w Polsce. Jestem teraz w Czechach. Jak wcześniej wspominałem, że przejeżdżałem już tak naprawdę wcześniej z Mariuszem tutaj samochodem, żeby pokazał mi po prostu Czechy tak po skrócie. Jak wjeżdżaliśmy tym samym właśnie mostem, który teraz przechodzę, to wcześniej widać tutaj było różnego rodzaju sklepiki, którymi zarządzali Wietnamczycy najprawdopodobniej. Dodam jeszcze, że dzisiejszy dzień jest dla mnie, że tak powiem, całkiem ogromny ze względu na to, że właśnie dzisiaj wybija mi coś takiego, że przeszedłem, mam już doświadczenia za sobą, 1500 kilometrów na piechotę. Ale nie jest tak, że to jest tylko ten sezon, bo prawda jest taka, że w tamtym sezonie zrobiłem 750 kilometrów i w tym również. Tylko że w zeszłym roku kończyłem w Katowicach, jako że przechodziłem jeszcze przez Kraków. W tym roku odpuściłem sobie Kraków i poszedłem z Sandomierza prosto na Katowice. Także mówi Karol, z buta po planecie. Jest godzina 7:05 i dochodzimy właśnie chyba do, jestem tutaj też pierwszy raz, do rynku w czeskim Cieszynie. Tak to się prezentuje. Kompletnie inaczej niż u nas. Warto też wspomnieć, że słyszałem o takim czymś, że różnego rodzaju sklepie, przynajmniej przy granicy czeskiej, mają jakby, muszą posiadać dwie nazwy. Tutaj mamy polską nazwę drogerię, a tutaj odpowiednik czeski. I tak jest praktycznie na każdym sklepie, z tego co widziałem. Jest napisane po polsku rzeczywiście, ewentualnie po angielsku i druga rzecz po czesku, także da się to wszystko jakoś pojąć. Knihobudka. Jeżeli ktoś zna rosyjski, to ma ułatwione zadanie ze względu na to, że po rosyjsku kniga to książka. O, a jak pójdziemy w tamtym kierunku, to na przykład mamy takie, a nie inne ulice. Jest godzina za 10:08, póki co to chodzę sobie i karmię oczy tymi pięknymi innymi troszeczkę napisami. Jestem z powrotem koło rzeki Ozla, tam jest nasza Polska, a już tutaj Czechy. Jest godzina 8:10, właśnie sobie siedziałem tutaj na ławeczce i opanowałem podstawy języka czeskiego. A niniejszym stwierdzenie, nie mówię czeski. Jeszcze wczoraj chciałbym dodać, że byłem, zanim z Mariuszem jeździliśmy sobie po Cieszynie, to byliśmy w kantorze i trafiłem na dość korzystny akurat kurs walut i wymieniłem właśnie sobie pierwsze złotówki na korony. Zapłaciłem prawie 50 zł, dostałem 250 koron. Tak to się prezentuje. Co mi się podoba w walucie koron czeskich, że nie ma tam takiego czegoś jak grosze rzeczywiście, z tego co słyszałem, to kiedyś były, ale
ale już na dzień dzisiejszy to nie funkcjonuje. Podoba mi się to ze względu na to, że grosze są po prostu niewygodne. Dostałem jeszcze od Mariusza 90 koron i można lecieć dalej w drogę. Pomocą dla mnie informacją jest to, że jeżeli dostajemy coś do zapłaty w walucie koron czeskich, to dzielę to przez szybkie, że tak powiem, 5 i wychodzą na praktycznie złotówki. Czyli jeżeli na przykład coś kosztowałoby 100 koron czeskich, to wychodzi takie prawie 20 zł. Jest godzina 19:30. Jak widać właśnie udało mi się znaleźć miejscóweczkę, ale powiem wam tak naprawdę, że tutaj jest bardzo, bardzo na przypale, bardzo. Za tymi drzewami od razu jest taka droga bardzo podporządkowana i mało tego, odgradzało mnie od wejścia tutaj taka linia. Na początku myślałem, czy to w ogóle pastuch, ale nie, to nie jest pastuch, także jest w porządku. Mam nadzieję, że nikt do rana mnie nie będzie stąd wyganiał czy coś takiego, bo ciężej o wiele będzie mi się dogadać po prostu z Czechem niż z Polakiem, nie? Ale jeżeli chodzi o to, jaką miejscóweczkę znalazłem, to szukałem jej przez 3 prawie godziny. Dzisiaj, jako że byłem bardzo, bardzo, bardzo wykończony, bo wstałem po prostu o tej 4:30 i dzień po 4:30, po 5 godzinach snu. Dzień wyglądał tak, że zaszedłem do lokalu nazwanego Radegastownia, który mi polecił Mariusz. Tam wypiłem właśnie 2 piwka za 90 koron, które mi podarował. Dziękuję bardzo, Mariusz. Później jeszcze wychodząc chciałem liznąć trochę tematu, jeżeli chodzi o zakupy u Wietnamczyków. I poznałem 2 gości, którzy wprowadzili mnie w zakupy u Wietnamczyków. To specyficzne zakupy. Posiedzieliśmy, troszeczkę porozmawialiśmy. No i w efekcie gdzieś tam się porozstawaliśmy i później zacząłem iść i z Cieszyna wyszedłem około godziny 16 i od 16:30, jako że byłem bardzo zajechany, postanowiłem szukać miejscóweczki i właśnie tak jak mówię, mamy to, jest znaleziona miejscóweczka, rozłożony namiot, już się pakuję do środka, niedługo idę spać, bo nie dam rady po prostu, ale jeżeli chodzi o miejscóweczkę, to za sobą mamy takie widoczki, Jezu. Prawda jest taka, że ja dosłownie kocham góry. Dla mnie to wygląda tak potężnie. Te góry ciągną się ciągle stamtąd. Wszędzie tego jest. Taka prawda jest, że jak gadałem właśnie z ludźmi, którzy są ze Śląska czy coś takiego, to góry wcale nie są żadnym zachwyceniem. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Gdzie w moim Białymstoku były góry? Nie ma takich rzeczy. No, także jestem zachwycony. Będę sobie przed spaniem jeszcze karmił chwilę oczy. No i jest to pierwsza moja noc rzeczywiście za granicą i to granicą czeską, także jestem w pewnym stopniu dumny z siebie. A jeszcze chciałbym wspomnieć o 2 mini rzeczach, które były dość fajne i znaczące, że jak siedziałem w lokalu Radegastownia i popijałem właśnie piwko, które zlecił mi Mariusz do popicia i spróbowania, jest niesamowite tak w ogóle, to siedziałem wtedy i przy piwku montowałem jakieś z 3 nawet do 4 godzin odcineczek, także następny zaraz powinien też wlatywać, a poza tym jak już szedłem i szukałem tej miejscóweczki przez te 3 godziny, to po jakichś 2,5 godzinach już byłem tak zajechany i tak zdesperowany, że naprawdę postanowiłem, że tak powiem, zaryzykować i poprosić o pomoc 2 po prostu czeskie kobiety. Podchodzę do nich i mówię: dobry dzień, wy mówicie polski? One coś tam właśnie, że nie mówimy, ale rozumiemy. Myślę, o jest, czyli się to jakoś dogadamy. I prawda mówiąc, to szedłem z nimi jakieś 20 minut i sobie gadaliśmy po prostu o wszystkim, co się dzieje dookoła. I rozmowa wyglądała w taki sposób, że one mówiły po czesku, ja po polsku. Tak naprawdę się rozumieliśmy. Co najmniej myślę 70% tego wszystkiego rozumiałem, także do przodu. Dzień 30, godzina 10:15. Poranek był bardzo, bardzo mglisty, ale już teraz mgły nie ma, chociaż została bardzo niekorzystna pogoda, to znaczy niekorzystna. Żeby zaczęło padać, to nie byłoby rzeczywiście korzystnie, ale z racji, że póki co nie pada, to jest wręcz bardzo, bardzo przyjemnie iść. Zastanawiam się nad pewnym kierunkiem, czy nie zmienić kierunku z powrotem na Cieszyn, jako że chcę naprawdę po prostu spróbować tam się osiedlić i zamieszkać i zacząć tam pracować, więc wracamy dzisiaj w kierunku Cieszyna. Zobaczymy, co dzisiaj się stanie. A i chcę jeszcze powiedzieć, że mimo miejscówki na kompletnym przypale, to tak naprawdę nie było żadnego przypału do samego ranka. Nikt chyba mnie za bardzo nie namierzył, a jeżeli namierzył, to nikomu po prostu nie przeszkadzałem i nikt nie przeszkadzał mi, także wszystko było w porządku. Spałem prawie 10 godzin, odespałem wczorajszą noc 5-godzinny sen, więc wszystko jest w porządku. Już jest energia na poziomie stabilnym. Jedziemy. 13:30. Deszcz daje się we znaki już od jakiegoś czasu. Jesteśmy w miejscowości z powrotem. Z powrotem jest to Cieszyn. Tak jest. Po 1500 km pokonanych na piechotę jest w końcu miejsce, do którego chce się wracać. Chce się wracać ze względu może na to, że same perspektywy są po prostu piękne. A poza tym całe miejsce jest nawet piękne. Plan jest taki, że skontaktowałem się właśnie z Mariuszem jakiś czas temu.
i dogadywaliśmy się, jak mi ogarnąć dosłownie już tą pracę i jakieś zakwaterowanie. I postanowiłem, że teraz wróciłem z powrotem na polską stronę. Znaczy jeszcze jestem w Czechach, ale wrócę na chwilę na polską stronę i pokręcę się na niej. Ze względu na to, że po 3 dniach już będę wiedział, czy zostaję po prostu w Czechach na stałe. Koło Czech, w Cieszynie. Czy lecę dalej w podróż. Pierwsze na ziemi takie miejsce właśnie, do którego aż chce się wracać. Chciałbym powiedzieć, że następnych parę dni chyba pokręcimy się po naszej polskiej części Karpat i gór, bo po prostu, tak jak wspominałem wiele razy, że góry kocham, a poza tym, żeby wychodzić już w głąb dalej Czech i w ogóle na Austrię już głębiej, to trzeba do tego by było kupić nową kartę, starter po prostu czeski, żeby mieć internet, dostęp do internetu, bo już doświadczyłem troszeczkę tego, jakieś 20 km od granicy, że nie miałem w ogóle internetu, także to będzie bardzo, bardzo problematyczne. Także idziemy w stronę Karpat, ale najpierw Radegastownia. Jest godzina prawie 17 i aktualnie stoimy trochę w miejscu, bo nie ma innej opcji ze względu na to. Ha, pociąg zaraz będzie jechał, czy już przejeżdżał, czy coś takiego. Zaraz ma się szlaban ewentualnie otworzyć. Niedawno miałem śmieszną przygodę. Byłem w Radegastowni, o której zapowiadałem, i wziąłem sobie zakupów na więcej niż miałem. Okazało się, że coś tam spytały mnie, czy mogę też dorzucić to złotówkami. Ja mówię, że mogę, że chciałbym jakby kartą. One mówią, że nie mają terminala. I też tam właśnie powstał taki problem, że doradziłem, gdzie jest najbliższy bankomat. Ja zostawiłem w zastaw u nich swoje kochane plecaki i poszedłem do bankomatu. Wymieniłem pieniądze na kilka koron po bardzo niekorzystnej, po bardzo niekorzystnym kursie, ale dogadaliśmy się, pośmialiśmy się, no i dalej w drogę. Jesteśmy teraz po polskiej stronie Cieszyna. Jedziemy. Muszę zajść na chwilę na jakieś małe zakupki do Żabki i Biedronki, z racji, że dzisiaj jest sobota, także jutro niedziela, a pojutrze mamy jakieś święto polskie, nie znam się na święta, także w ogóle mnie nie interesuje. O, mamy to. Mamy powód oczekiwań. Zaraz jakoś może to się szlaban będzie można wyruszać w dalszą drogę. Jest godzina 18.30. Deszcz zaczyna padać naprawdę na dobre. Ja jestem co prawda po zakupkach, ale jak widać jest to dalej teren urbanizacji, jest to dalej Cieszyn. Ja muszę stąd, nie wiem co zrobić już za bardzo. Wybiegać czy... czy znaleźć jakiś przystanek, żeby... O matko, nie będzie dobrze. Muszę znaleźć jakiś przystanek albo innego rodzaju schronienie, żeby spróbować przeczekać może jakiś czas, a jeżeli po jakichś 20 minutach to nic nie minie, a będzie się jeszcze bardziej rozpadywało, to po wielu, wielu, wielu dniach. Ale będę znowu musiał opatulać się w płaszcze przeciwdeszczowe i w worki. No nic, będzie widać jak to będzie dalej. Jest godzina 19.30. Ja właśnie znalazłem miejscóweczkę. Położyłem nawet namiot. Nie wiem, czy widać, jak tutaj przychodziłem śmiechem, żartem, to uciekały ode mnie sarenki. Dosłownie parę metrów od nich się wyłoniły mi zza krzaków. Miejscóweczka prezentuje się w taki sposób i jest tu niby pusto kompletnie, czy coś takiego, ale tak naprawdę jesteśmy nadal w Cieszynie. Chciałem troszeczkę bardziej zbliżyć się do Ustronia, ale niestety to nie wyszło ze względu na to, że padał intensywny dość deszcz. Przestał mi działać nawet dotyk w ekranie. Tutaj o, to są tory, wylatują z Cieszyna w tą stronę, gdzieś w stronę Ustronia i tam sobie lecą daleko. Jak skończył padać na chwilę deszcz właśnie, to od razu wyleciałem i szybkim, żwawym tempem naprawdę właśnie podążałem w stronę Ustronia. Ale tak jak mówię, właśnie nie zdążyłem nawet wyjść z Cieszyna i znalazłem taką, a nie inną miejscóweczkę i jest to spontaniczny taki zamysł, że tutaj właśnie się rozkładamy ze względu na to, że za jakieś pół godziny, max godzina, ma padać dalsza część deszczu, która będzie jeszcze mocniejsza. Właśnie dlatego wybrałem taką miejscówkę. Myślę, że będzie bez problemu. Tym bardziej, że już jesteśmy po stronie polskiej, Cieszyn Polski. Jeżeli nawet ktoś by przyjechał czy coś takiego, no to już się dogadam po polsku. To damy radę. A, jeszcze wspomnę, że po zakupach u Wietnamczyków oddycha się nieco inaczej. Dobranoc. Dzień 31, godzina 11.00. Właśnie składamy się z miejscóweczki. Będę to składał i ogarniał jak najszybciej, bo powiem wam, że od jakiejś 8.30 czekałem, aż skończy padać deszcz, żeby się ogarnąć stąd i lecieć jak najszybciej. Dzisiejsza pogoda ma być taka zmienna, ma padać deszcz, ma przestawać padać deszcz i tak w kółko, przelotne opady. I jutrzejsza najgorsze, że to samo, więc nie wiem, będziemy walczyć z tym. Mam jakieś pół litra ostatnie wody, więc trzeba będzie kogoś szybciutko znaleźć i spytać o trochę wody. Jest godzina prawie 12. Ja już jestem zmęczony trochę ze względu na to, że ciągle to jest pod górkę dosłownie. Lecimy ciągle pod górkę. Kierunek Ustroń. Jest dziś bardzo duszno. Na razie jeszcze od czasu, kiedy składałem się, na szczęście nie padało. Ale co będzie dalej, to jeszcze tego nie wiem. Jest strasznie gorąco, mimo to, że po pogodzie mogłoby się nie wydawać. I zastanawiam się, dlaczego ja dzisiaj jestem taki
jakiś szybko zmęczony i ospały. Czy to dlatego, że czekając aż skończy się deszcz, to po prostu sobie przysypiałem i spałem trochę za dużo? Czy to przez ciśnienie i pogodę? Nie wiem. No i elegancko. Zapasy wody już uzupełnione. Z pół litra stało się to prawie 4 litra. Mamy godzinę 12:10. Idę sobie traką z drużynką. Jest tutaj pięknie i spokojnie. Zapachy bym powiedział bliżej swojskich. Może i nie wszystkie są najprzyjemniejsze, ale przynajmniej są prawdziwe. Nic tu praktycznie nie jeździ. Ten samochodzik, który właśnie przejeżdżał, był pierwszym od jakiegoś może 10 minut, także można iść środkiem i tańczyć breakdance'a, jeżeli ktoś dwie te rzeczy da rady pogodzić ze sobą. Także mówi Karol z buta po planecie. Dowiedziałem się, że od jakiegoś już czasu idziemy drogą rowerową nazywającą się Greenways, czy coś takiego. Zielone drogi. Widoczki mamy tutaj tak naprawdę bardzo piękne. Komponuje się to nieźle z tymi chmurami i dodaje takiej temu klimatu wrogości. Tam dla początkujących z zabawą, z pogodą najprawdopodobniej pada deszcz. Można to scharakteryzować w taki sposób, że jak masz chmury i one jakby rozciągają się w dół, to oznacza, że tam pada. Jeżeli na przykład chmury zbliżają się w twoim kierunku, to możesz łatwo sobie przepowiedzieć, że wkrótce będziesz miał deszcz. Na szczęście te chmury nie idą w moją stronę, więc na razie na spokojnie. 13. Miejscowość Dzięgielów. Już od jakiegoś czasu idę właśnie taką drogą, także dosłownie nic tu nie jeździ ze względu na to, że jest to droga w remoncie. Teraz schodzimy na taką nieco troszeczkę bardziej ruchliwszą drogę. Jesteśmy pewnie jakieś maksymalnie 4 km od Ustronia, może 5 się nazbiera rzeczywiście. I chciałbym też dodać, że dzisiaj właśnie o tej godzinie mniej więcej 13, miesiąc temu, równy 31 dni temu, wychodziłem z Białegostoku od siebie z mieszkania, także właśnie teraz mija cały miesiąc w podróży. Nie, jednak mała poprawka. Patrzyłem właśnie na mapy i do Ustronia zostało nam jakieś nie 4, max 5, tylko 7, a nawet 8 kilometrów. Idziemy sobie właśnie taką drogą. O, okazuje się, że rzeczka, więc mamy sobie mostek. Całe te dźwięki ciągle wody, czy w ogóle całej natury, która tutaj jest naokoło, powodują, że w ogóle nie muszę używać słuchawek, bo nawet mi się nie chce. Troszeczkę nawet wolę słuchać tego. Wychodzimy z miejscowości Dzięgalów i wchodzimy do Cisownicy. Jest tutaj leśnogórski teren. Praktycznie nie wydaje mi się, żebym miał już w takich terenach problem ze znalezieniem miejscóweczki wieczorem. Praktycznie nic tutaj też nie jeździ na szczęście. Idzie się bardzo wygodnie ze względu na to, że jednak się rozpogodziło i nie wydaje mi się, żeby coś jeszcze padało. Niedawno spotkałem grupkę rowerzystów, którzy podjeżdżali też pod góreczkę, tak jak ja podchodziłem. Przywitali się, hello. Ja mówię, dzień dobry, witam. A oni coś tam, gdzie tak maszerujesz? Ja mówię, przed siebie. A on coś tam, o, że widać, że wprawiony fighter. Ja się zaśmiałem, mówię, no nie pierwszy dzień. On, co, pierwszy dzień? Ja mówię, nie pierwszy dzień, 31. On, co? To skąd ty tak maszerujesz? Ja mówię, z Białegostoku. O, coś tam, że pozdrawiamy szerokiej drogi, zdrowia. No i pojechali. A z racji, że jest już po 14, dokładniej 16, to przydałoby się już coś zjeść. Chociaż głodu jakoś o dziwo nie odczuwam, ale to już czas najwyższy. Widzę takie cudeńko. Jest to chyba przystaneczek busowy. Chyba ten budyneczek będzie miał w środku ławki. Jeżeli tak, to po prostu tam się zakwateruje na 10 minut. Ławki są czyściutkie, także smacznego. Jest godzina 15, obiadek zjedzony. Skonsumowałem także resztki, które zostały mi po zakupach u Wietnamczyków, także nie zostało mi nic innego, jak podążać dalej spokojnym, melancholijnym krokiem przez tą piękną krainę. Mówi Karol z buta po planecie. Jest godzina 16:15. Właśnie wchodzimy do miejscowości Ustroń. Samo dojście tutaj nie było najwygodniejsze, ale mamy to w każdym razie. Oczywiście, jak w większości tych wszystkich miejscowości po drodze, nigdy w życiu tutaj nie byłem, także idę zobaczyć, co tutaj w ogóle jest i tak naprawdę przysiądę gdzieś i obieramy dalszy kierunek, bo ja jeszcze nie wiem, gdzie idę. Jest godzina 17:30. Nie wiem, czy w sumie trafiłem na jakiegoś rodzaju event, czy coś takiego, ale jest tutaj masa ludzi. Może to w taki sposób tutaj po prostu wyglądają weekendy, ale jest tego dosłownie ogrom. Ja postanowiłem, już będąc tutaj przez jakąś chwilę, teraz jest trasa na Wisłę, będziemy kierować się ścieżką rowerową. Powinno nie być problemu żadnego ze znalezieniem noclegu i uzupełnieniem zapasu wody. Także lecimy. Jest godzina prawie 20, a my obijamy się w taki, a nie inny sposób. Z racji na 20 trzeba będzie stąd wylatywać jak najszybciej, ale najpierw. No i będzie widać, co dalej. Thank you.